Czy osoba ukochana Was jeszcze kocha? Przyjrzymy się dzisiaj, kochani, tej miłości. Mamy dwie grupy do wyboru. Dzisiaj karty Lenormanda, pierwsza grupa, muszelka biała, oraz karty Tarota, grupa druga i muszelka brązowa. Więc wybierzcie sobie już tą grupę. Jeśli się nie możecie zdecydować, to oczywiście oglądnijcie cały filmik, dwie grupy, dwie talie. Ja Was witam serdecznie, wróżka Loelia, i zapraszam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, bądźcie aktywni, podkreślcie swoją obecność tutaj na moim kanale. Dziękuję Wam za Waszą obecność. Wszystkich, którzy pragną sesję indywidualną, wróżbę osobistą, zapraszam, napiszcie mi e-maila, a ja skontaktuję się z Wami od razu. Okres oczekiwania jest 1-2 dni i zobaczymy sobie, co karty dla Was pokażą, ponieważ tutaj na kanale są wróżby indywidualne, znaczy kolektywne, a indywidualne możecie zamówić u mnie. Tak, w ten sposób, kochani, zaczynamy. Grupa pierwsza, czyli karty Lenormanda. Zapraszam grupę pierwszą, oczywiście dla wszystkich tych, którzy kochają Lenormanda i Tarota, zapraszam, oglądajcie cały filmik. I napiszcie mi koniecznie w komentarzach, czy grupy z Wami rezonują, pierwsza czy druga, czy karty Tarota, czy karty Lenormand. Proszę, napiszcie mi, jestem ciekawa. Czy osoba ukochana mnie ciągle jeszcze kocha? Czy osoba ukochana ciągle mnie jeszcze kocha? Osoba ukochana ciągle mnie jeszcze kocha. Czy osoba ukochana ciągle mnie jeszcze kocha? Kochani, mamy tutaj księgę. Księga to... Ta osoba ma jeszcze pełno tajemnic przed Wami, ale chodzi o to, że ta osoba jest tajemnicza, jak księga, można powiedzieć, ale chciałaby ta osoba na pewno pisać z Wami nowy rozdział książki, Waszego romansu, tak? Następny rozdział, czy nowy rozdział. Na pewno tutaj jest między Wami jakaś cisza, jakieś niezrozumienie, jakieś no ciemne chmury, czyli problemy, zawikłania, niejasność, nieklarowność sytuacji, widzę. Koniec, czyli no krzyż pański, ciężko było, jakieś problemy być może między Wami, ale może to też osoba być z przeznaczenia. Myśli ta osoba, że jesteście mu przeznaczone, tak? Chciałaby ta osoba się spotkać z Wami jeszcze gdzieś tu w miejscu publicznym, czy mamy tutaj miejsce spotkań, park, czyli chciałaby ta osoba bardzo jeszcze Was zobaczyć, spotkać się, mieć tutaj być może szansę jeszcze, tak? I mamy ryby, czyli są emocje, są głębokie wręcz emocje, jak woda tutaj. Ryby to oczywiście emocjonalność, tak? Więc ma ta osoba emocje, wręcz nie widzę tutaj wprawdzie... miłości, takiej serca, czy jakiejś karty miłości typowej, ale widzę tutaj, że jest ta osoba w stosunku do Was emocjonalna, emocje w niej jeszcze buzują, są, emocje są głębokie, robią też duże zamieszanie emocjonalne wręcz u tej osoby. Chciałaby ta osoba się spotkać, myśli, że jesteście dla niej kimś z przeznaczenia. Chciałaby wyjaśnić tutaj sprawy, które są zawikłane, i chciałaby jakby pisać z Wami następny rozdział. To grupa pierwsza, czyli tak, są emocje. Wprawdzie, ale nie widzę takiej wielkiej miłości, tak? Grupa druga, zobaczmy sobie, kochani, czy coś tu jest innego w odpowiedzi. Czy ta osoba jeszcze mnie kocha? Czy ta osoba jeszcze mnie kocha?
Czy ta osoba jeszcze mnie kocha? Czy ta osoba ukochana jeszcze mnie kocha? Czy ta osoba jeszcze mnie kocha? Ta osoba mnie kocha. Tutaj mamy sąd, kochankowie, siła, rady Szyksals, koło fortuny i siedem kielichów. Siedem kielichów mówi o tym, że jest ta osoba niezdecydowana. Może ma w głowie dużo innych jeszcze osób, kobiet, rywalek. Może ma w głowie jeszcze dużo projektów, pomysłów. Żadnych z tych pomysłów nie umie zrealizować, tylko jest to marzyciel, tak? Marzyciel, który nie umie tutaj konkretnie działać, kochani. Mamy tutaj kartę sądu, czyli chciałaby ta osoba coś z wami wyjaśnić. Mamy kochanków, mamy też seksualność, siłę, tak? Czyli kochani, tak, ta osoba kocha was jeszcze, ma tutaj emocje, ma też pociąg do was, jesteście dla tej osoby bardzo atrakcyjne, podobacie się tej osobie, ma jeszcze do was tu jakieś uczucia miłosne, powiedzmy, tak, ale też ma dużą seksualność, za którą tęskni być może i ma ta osoba nadzieję, że tu koło fortuny wszystko zmieni. Jeśli jest między wami na przykład teraz źle, to ta osoba ma taką nadzieję, że coś się jeszcze zmieni na dobre, że jeszcze coś będzie między wami pozytywnego, kochani. Także tutaj mamy jeszcze nadzieję, że wszystko się może jeszcze między wami wyjaśnić, zmienić. Natomiast ma ta osoba dużo tutaj, widzę, planów, ale żadnego nie umie konkretnie zrealizować. Na pytanie, czy was jeszcze kocha? Tak, są jeszcze tutaj w grupie drugiej miłosne uczucia tej osoby do was. Dziękuję serdecznie. Zakomentujcie, napiszcie mi, czy grupę, którą wybraliście, czy ona, ta grupa rezonowała z wami, rezonuje z wami, czy jest rzeczywiście dobrym wyborem. Czekam na wasze komentarze. Do usłyszenia już wkrótce.